jeżeli ktoś jest zamknięty, no bo wie lepiej, czyli de facto, bo to jest, ja piszę o tych przyczynach duchowych, 7 grzechów głównych, jak się przekłada na tą toksynę w rodzinie i tą toksyczną miłość matek teściowych, czy ojców i teściów, wszystko jedno. No to wygląda na to właśnie, że to jest ten pierwszy, najważniejszy, fundamentalny grzech, czyli pycha. Ja jestem Bogiem, ja wiem lepiej i nikt mi tu nic nie powie. Żaden ksiądz, biskup, papież, a co on wie? Ma dzieci, nie ma. No to co? A ja mam, ja jestem matką i koniec. Rozmowy o apologetyce. Dzień dobry, ja nazywam się Małgorzata Madej i witam w kolejnym odcinku Rozmów o apologetyce. Dziś będziemy mówić o matkach, o toksycznych matkach, razem z Grzegorzem Łęcickim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Już Grześ był u nas w podcaście, rozmawialiśmy o filmach, a dzisiaj trochę inny temat, dlatego że ukazała się nowa książka Twoja. No tak, niechwalący się. Toksyczne matki i teściowe, ale tutaj na okładce jest jeszcze kilka słów o autorze. Pozwolisz, że ja to przeczytam, bo oczywiście. To jest bardzo ciekawe. Grzegorz Łęcicki, warszawiak z urodzenia i wychowania. Mąż, ojciec, teść, apologetyk, dziennikarz prasowy i radiowy, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany, emerytowany profesor UKSW, teolog kultury, komunikacji i mediów, badacz filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych, miłośnik helu i rejsów po Bałtyku, gawędziarz, kolekcjoner ludzkich doświadczeń, autor publikacji o problemach bliskich każdemu człowiekowi. Chyba najbardziej mi się podoba ten gawędziarz. No tak, ale przedmiotem naszej rozmowy nie będą moje gawędy, całe szczęście, bo byśmy może niektórych zanudzili. Natomiast w tym króciutkim biogramie, który przeczytałaś, ten kolekcjoner ludzkich doświadczeń, no to właśnie się przełożył między innymi na tę książkę. No właśnie, bo to nie jest pierwsza książka twoja o matkach, prawda? Jeszcze były antymatki. No tak, taki swoisty bestseller, skoro znikł z rynku księgarskiego i nastąpiła, że tak powiem, nowa wersja antymatek, uzupełniona, zmieniona, także o echo, które przyszło do mnie po spotkaniach z czytelnikami, po korespondencji mailowej i tradycyjnej, wywołanej właśnie problematyką antymatek. Inny wydawca, inna szata graficzna, tekst uzupełniony i poprawiony, no myślę, że nie mniej ciekawy niż antymatki. Szkoda, że to zjawisko dalej tej toksycznej miłości macierzyńskiej jest niestety aktualne i stąd jest ta książka. To kto to jest ta toksyczna matka? Najkrócej mówiąc, to toksyczna matka i toksyczna teściowa. Oczywiście to może też dotyczyć toksycznego teścia i toksycznego ojca. To jest osoba, która pod pozorem swojej miłości macierzyńskiej czy rodzinnej prowadzi do totalnego zniewolenia emocjonalnego swojego dziecka. I to dziecko jest właściwie traktowane jakby było przedmiotem, jakby było własnością rodziców, tak jak powiedziałem, to dotyczy, to hasłowy tytuł jest toksyczne matki i teściowe, no bo ten związek dziecka z rodzicielką jest zdecydowanie specyficzny i najgłębszy. I traktowanie dziecka jako swojej własności, jako kogoś, kto daje mi życie tak naprawdę i wobec tego, nad którego życiem ja jako matka, ojciec chcę panować i to znowu mi daje moje życie i ja jestem tutaj władcą, spełniam swoje ambicje w swoim dziecku, no to powoduje, że nie stajemy się tym, kim powinniśmy się w zamyśle Bożym stać. Czyli ludźmi dorosłymi, samodzielnymi, wolnymi, odpowiedzialnymi za swoje życie. No tak właśnie najkrócej mówiąc, dorosłymi. I te wszystkie relacje złe nam to uniemożliwiają albo bardzo, bardzo utrudniają, co prowadzi potem do konkretnych zachowań społecznych i reakcji, które obserwujemy. Między innymi do rozpadu ewentualnie zawartych związków małżeńskich. Statystyki rozwodów w Polsce są przerażające, to już jest około 40% małżeństw się w Polsce rozchodzi. Jedną z głównych przyczyn jest nadopiekuńczość rodziców. A jak nadopiekuńczość, tak,
Tak, to prawda. No, z tych moich wywiadów, oczywiście to książka nie jest badaniem ilościowym, tylko jakościowym, ale kiedy to doczytałem o tej statystyce rozwodów, no to mogę sobie to wyobrazić, tę skalę, na podstawie chociażby też tych relacji, których wysłuchałem, świadków, osób znajomych, przyjaciół, rodziny, że właśnie nadopiekuńczość zniewala. Człowiek zniewolony, no jak sama nazwa wskazuje, nie będzie wolny. Wobec tego nie będzie wolny też w swoim związku małżeńskim i w swoich relacjach do swoich dzieci. Wobec tego następuje taki zgrzyt i to nie jest rzucenie piachu w tryby, tylko no kamieni niemalże, które uniemożliwiają dalszą jazdę, obrazowo mówiąc, życia. Człowiek się przewraca i kończy się tragedią, chociażby taką jak rozwody, ale ja wspominam też o innych tragediach, bo to się potrafi kończyć też śmiertelnie, czyli samobójstwami osób, które nie wytrzymują tych napięć spowodowanych toksycznymi relacjami z rodzicami. Bo teraz tak, ta książka, znaczy nie wiem, czy ja dobrze odczytałam, że tak powiem, twoje intencje, ale mam wrażenie, że przez połowę książki jest więcej historii właśnie, które gdzieś tam zasłyszałeś, które przepisujesz tutaj, przedstawiasz, a druga część jest bardziej taka analiza tego zjawiska i też jakby pomoc dla czytelnika, jak sobie właśnie zrobić sobie i rachunek sumienia sobie samemu, ale też zastanowić się, czy ja nie jestem w takiej relacji na przykład z moimi rodzicami. Czy dobrze? Bardzo dobrze to odczytałaś. Tak, dlatego że sam opis zjawiska, no to byłby właściwie trochę taki reportaż, bardzo, bardzo smutny. I to był jakby pierwszy etap tworzenia tej książki. Punkt drugi, zresztą na który mi zwrócili psychologowie uwagę, bo ja nie jestem psychologiem, tylko teologiem, który zajmuje się kulturą i mediami. I psychologowie mi powiedzieli, że dobrze by było no, ustalić źródło, skąd się biorą te przysłowiowe toksyczne matki i teściowe. Pomogli mi w znalezieniu literatury. Nie będę zdradzał finału, bo zachęcam do lektury oczywiście tej książki, ale te mechanizmy zostały bardzo dobrze rozpoznane przez psychologię amerykańską, eksperymentalną i one zostały przeze mnie opisane. Więc my już wiemy, skąd się biorą te toksyczne matki. No właśnie, i to był moment. I to był drugi etap tworzenia książki. A trzeci... Nie, powoli. Omówmy strukturę książki w takim razie. Dobra. Sama zaczęłaś. Tak. I trzeci punkt, i to jedna z pań profesor psychologii mi powiedziała, mówi, słuchaj, bo ta książka to taka jest trochę smutna, no bo dotyczy tak naprawdę pewnej patologii rodzinnej. Dobrze by było, żeby czytelnik jednak nie został w tym swoim smutku pogrążony, tylko żeby miał jakąś szansę pozytywnego myślenia. I zaproponowała mi, żeby do książki dołączyć zrobiony przez psychologów taką psychozabawę, taki test dla siebie, żeby człowiek mógł rozpoznać tak naprawdę swoje relacje wobec swoich rodziców, wobec swoich znajomych, wobec innych ludzi. I żeby to skonstruować, prosiłem swoich przyjaciół, no tak powiedziałbym wiekowych jak ja, czyli mających ogromne, bogate doświadczenie, koleżanki i kolegów, którzy byli kierownikami nawet psychologicznych przychodni w różnych miastach Polski, o to, żeby mi pomogli w zrobieniu tego testu. I każde z nich przysyłało swoją wersję. No i po zlepieniu tego razem powstał ostatni rozdział, właśnie ten pozytywny. Natomiast od razu powiem jeszcze końcówkę genezy książki, co mnie zastanawiało jako teologa, bo to obserwowałem. Dopiero zajmując się tą problematyką, starałem się ją zdefiniować tak bardziej precyzyjnie. Jak to jest, że kobiety, które jawnie nawet mówiły o tym, że bywają toksyczne, że są despotyczne, wszystkie te postacie, które spotkałem, to były osoby w ogólnym rozumieniu wierzące, chodzące do kościoła co niedzielę, najrzadziej co niedzielę. I tak się zastanawiałem, jak to jest, że one wychodzą z kościoła i nagle za progiem kościoła stają się tyranami wobec swoich dzieci, swoich zięciów, swoich synowych. Co w takim razie też powoduje, że
ich wiara nie przekłada się na kształtowanie relacji, które powinny wynikać z etyki będącej owocem wiary. I również w tej książce znalazł się rozdział dotyczący przyczyn nie tylko psychologicznych takich zachowań, ale także przyczyn duchowych, czyli skutków grzechów głównych. To tyle o strukturze książki autor. Zaraz będziemy nawiązywać do tego, co powiedziałeś, więc zacznijmy od początku, od tych historii, bo jest ich bardzo dużo w książce. To jakbyś mógł powiedzieć, skąd je zbierałeś, ile czasu ci to zajęło i która może z tych historii utknęła ci najbardziej w pamięci i mógłbyś tak najbardziej ci gdzieś tam... Pamięci może w sercu? Jak to mówili Rzymianie, habent sua fatali belli. Książki mają swoje losy i mają swoją genezę. I ta książka też ma taką genezę. Ja nie spodziewałem się, że będę pisał te antymatki i te toksyczne matki. Jeden z moich przyjaciół, który mieszka za granicą od 30 lat, przeczytał moje wcześniejsze książki o małżeństwie i rodzinie. Jedna książka jest o narzeczeństwie, a druga to jest historia małżeństwa. No i spotykamy się i mówi do mnie, słuchaj, nie napisałeś książki o tych toksycznych teściowych matkach, w ogóle to koszmar, tego nikt nie opisuje i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no wiesz, no ale co to za problem? Mówię, jak to, jaki problem? Okazało się, że on jest urzędnikiem korony brytyjskiej, ponieważ jest lingwistą, wobec tego bardzo dużo i poliglotą, bardzo dużo osób imigrujących na wyspy przechodzi, że tak powiem, przez jego biuro. I według niego 1/3 imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli z Polski, z Litwy, to nie emigruje na wyspy z powodów ekonomicznych i powodu braku pracy, tylko z powodu... Ucieka. To tak, ucieka przed toksycznymi matkami lub teściowymi. I mówi, ty to opisz, ja ci opowiem jedną historię. I on mi tam jedną z tych opowieści jego zapisałem. No ale tak się zastanawiałem jako teolog, czy rzeczywiście ta tematyka jest taka, powiedziałbym, teologicznie bezpieczna w kraju, gdzie ideał matki Polki jest bardzo silnie zakorzeniony i bardzo dobrze, gdzie istnieje żywy kult Matki Bożej, który stanowi o tożsamości naszej narodowej. No czy ten temat rzeczywiście poruszyć? I prosiłem Pana Boga o taki wyraźny znak, no bo niby... Pan Bóg mówił przez oślicę Balaama, to i przez tego mojego kolegę mógł przemówić. No to już przyjąłem ten wariant, okej. Okay. No ale jakby tak można było jednak poprosić o ten znak. I to było rano, a wieczorem zadzwoniła jedna z przyjaciółek mojej żony, zbulwersowana, bo dowiedziała się, dlaczego jej córka wyjechała za granicę. No bo się okazało, że jej mąż, czyli zięć, musiał uciekać przed swoją matką. I ta ich historia również jest tutaj opisana. No więc, że tak powiem, zapotrzebowanie społeczne się pojawiło. Kiedy mówiłem przyjaciołom, znajomym, rodzinie, że tę książkę zaczynam pisać, to było w początkach lipca, to się okazało, że do końca lipca już była ponad 100 stron tekstu. Dlatego, że ludzie opowiadali swoje historie i to tacy ludzie, których ja znałem po 30-40 lat, ale tego wymiaru ich biografii oczywiście nie znałem, ale kiedy powiedziałem, że piszę o tym problemie, najczęściej panie płakały przy tym i opowiadały swoje historie. I tak jak zapytałaś o tę najbardziej taką wstrząsającą historię, to chodzi o jedną z pań, która mi powiedziała właśnie z płaczem niemalże, że od swojej matki, no pani w moim wieku, czyli taka ponad 60-letnia, że matka stale ją pouczała, 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 no jak miała 10 lat, 20, 30, 40, 50, 60, no i ta nie wytrzymała, mówi, mamo, no przecież ja już umiem zmywać, prać, gotować, co jeszcze? Co ty, dlaczego tak się wtrącasz w to moje życie? A ona mówi, a ty wiesz, kim ja jestem? Oj, nie wiem. No matką. No. Jaką matką? Bogiem jestem. Ja cię stworzyłam, a ty jesteś taka nieudana. No to po prostu no, nie zwaliłoby psychicznie człowieka? Zwaliłoby. Ale to ja potem oczywiście interpretuję. No to bogami będziecie, to już, że tak powiem, ta pokusa pychy
zabija wszelkie relacje pozytywne i wypacza nawet tą najpiękniejszą rzeczywistość, którą jest miłość matki do dziecka. No bo to jest rzeczywistość piękna, no ale skoro jest grzech pierworodny, jesteśmy skażeni w każdym, że tak powiem, w każdej relacji i tutaj trzeba uważać, żeby właśnie ta miłość nie przerodziła się tak naprawdę w nienawiść do własnego dziecka, nienawiść w takim rozumieniu, że to będzie działanie destrukcyjne, a nie rozwijające, więc no, takie podejście matka jako Bóg. Powiedziałbym, że stopień niżej są wszystkie te mamy, które są nazywane królowymi matkami. Mhm. To już też taki element, ponieważ ja zrobiłem też taki, słuchając tych opowieści, jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej, setnej, wydawało mi się, że część słów się powtarza. Mhm. I zacząłem je zapisywać. I dlatego powstał taki swoisty słownik toksycznych matek. Mhm. Jak one, i to niezależnie od regionu Polski, czy na południu, czy na północy, czy na wschodzie, czy na zachodzie, zawsze się w tej opowieści toksycznej matki musi pojawić któryś z tych elementów, więc ja to sobie tak usystematyzowałem. I między innymi właśnie się pojawiały takie określenia mameńka, mamusia, mamcia, matusia, matuleńka, no ojejejejej. No i tak nie bardzo mogłem sobie z tym poradzić. Właśnie tę panią profesor, psycholog zapytałem, jakby to należało zinterpretować. A ona mówi, no widzisz, to jest proste. To wszystko są synonimy słowa królowa matka. No wydało mi się to pewną fantazją, ale ktoś mi pokazywał album zdjęć rodzinnych, co pisze też chyba w tej książce, mam wrażenie, że to napisałem. Pokazano mi zdjęcie i rzeczywiście przy zdjęciu matki było napisane królowa matka. To i to już, nie chodziło o Elżbietę drugą. Tak same się tak nazywają? Czy i one siebie, tak, i one siebie nazywają i rodzina wie, że to są królowe. Też tak powiedzą, że to jest królowa. Sam byłem świadkiem. Dla mnie to było bulwersujące, bo to było prawie 50 lat temu, kiedy jeden z moich kolegów, sąsiadów, no bawiliśmy się razem na podwórku w piaskownicy, potem zaczęliśmy dorastać, no ale się znaliśmy nawet mimo tego, że ta rodzina się wyprowadziła do innej dzielnicy Warszawy. Jestem świadkiem takiego, zaprosili nas do tego nowego mieszkania gdzieś tam na Dolnym Mokotowie i jest ten mój kolega z podwórka, on się ożenił, miał bardzo ładną żonę. No i jest jego mama, właśnie taka królowa, która siedzi na fotelu. No i ja z moją mamą. No i tak sobie tam wieczorkiem, pamiętam, że oglądaliśmy Nikodemadyzmę, ten serial. No i potem jeszcze taka chwila rozmowy, jakaś herbatka, coś tam, coś tam. I nagle ten chłopak deklaruje jawnie, że najważniejszą kobietą jego życia jest jego matka. Mhm. Moja mama patrzy na mnie z wyrzutem, że ja taki nie jestem, to ja już to wiem. Natomiast co zrobił też ten chłopak? Ukląkł przed tą swoją matką i mówi, ty jesteś najważniejszą kobietą mojego życia. No, z moją mamą wychodzimy na przystanek na tramwaj i mama mówi, zobacz, to tak syn kocha matkę. Ja mówię, tak, wiesz, tylko że ja widziałem minę tej synowej. To ona była czegoś smutna. No bo małżeństwo w nauce Kościoła i w doświadczeniu Kościoła to jest największa i najbliższa relacja człowieka. Inaczej się kocha żonę, inaczej się jest jednością z żoną, z mężem, niż z matką, ojcem. I to Kościół dokładnie od 2000 lat ludziom tłumaczy. Tylko że niektórzy, zdaje się, mają uszy i oczy zamknięte i tego nie widzą, albo nawet nie chcą o tym słyszeć. Wielokrotnie mi się też zdarzało, i to też w książce napisałem, skargi matek na księży. Mhm. Bo one się skarżą, że dorosłe dzieci się mnie nie słuchają i nawet ksiądz mnie nie rozumie. I ksiądz zamiast powiedzieć, tak, chłop 40-letni powinien się słuchać matki. Ja mu tu teraz powiem. A tu się okazuje, że nie, że nie. To ksiądz mówi mądrze do tej matki, proszę pani, a ile lat ma dziecko? I 35. Mówi, nie, no to jest dorosły człowiek, ma swoje życie i jest odpowiedzialny sam. Niech sobie żyje sam i ma podejmować decyzje, a nie słuchać się mamusi.
No więc no, widać, że tutaj ten autorytet czy zmaganie z własną pychą to jest rzeczywiście no, bardzo, bardzo wielkie wyzwanie. Jaka jest skala tego problemu? Nie wiem, ilościowo nie wiem. Sądząc po tych rozwodach, powiedziałbym i po tej informacji z Wielkiej Brytanii, widziałbym to w jakiejś proporcji 30 kilku procent. To dużo? Dużo. 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 Czy myślisz, że ten problem narasta ze względu na to, że mamy mniej dzieci na tak, przykład? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Nie tylko ze względu na to, że ten model rodziny wielodzietnej właściwie przestał funkcjonować. No bo dawniej jak się miało 5 dzieci czy 6, tak jak miała moja babcia, no to ta miłość się rozkładała. To tak nie mogła być ukierunkowana na jedno, no bo jeszcze było 5 dodatkowych zawodników, że tak powiem, w tej emocjonalnej grze rodzinnej. Więc to niewątpliwie ten model już odszedł. Natomiast myślę, że jeszcze ta skala tego zjawiska wyjdzie za parę lat ze względu na pandemię. Dlatego, że to ograniczenie i życie w gronie rodzinnym mogło spowodować pewną kumulację tych relacji. Mhm. I jakby brak wyobraźni, a przede wszystkim, i to jest jakby podstawowa rzecz, i dla mnie to jest no, absolutnie niezrozumiałe. Ja widziałem, jak te mamy toksyczne natychmiast reagują na takie słowa jak wolność, odpowiedzialność, samodzielność. Nie wolno tych słów używać, bo one po prostu dostają piany od razu. Jaka wolność dla dziecka? Przecież matka wie najlepiej. Jaka odpowiedzialność? Ja jestem odpowiedzialna. No po prostu widać, że no niewolnika trzeba trzymać na smyczy i to najlepiej krótkiej. I to bardzo krótkiej. Takim bulwersującym przykładem jest to, co mi opowiadają księża czasem z historii, z kancelarii parafialnych i to, co też zostało opisane, że w czasie badania kanonicznego narzeczonych, spisywania protokołu przedślubnego, młodym towarzyszą rodzice. No i teraz jest problem księdza, bo ksiądz teoretycznie to powinno się odbyć w 4 oczy. Mhm. Żadni rodzice. W sensie. Nie, bo teraz już pojedynczo też. Pojedynczo jest, teraz tak? Jest też pojedynczo. No wtedy w 6 oczu. My tak, to my też w 6 oczu, ale teraz już jest też fragment taki, może, że tylko to ma w 4. Sens, tak? Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak. No ale, no a tu przychodzą z rodzicami. Mhm. No i ksiądz mówi zaraz, ale to proszę państwa, to proszę zaczekać. A rodzice, ojciec, matka mówią, nie, nie, proszę księdza, my wszystko robimy razem. I teraz taki ksiądz do mnie mówi, słuchaj, no... To się źle zapowiada. To się źle zapowiada, to już widać, że tym młodym należałoby powiedzieć tę katechezę o tych relacjach takich, które mogą zagrażać ich szczęściu rodzinnemu później i samodzielności, to pierwsze. Drugi ksiądz mówi, słuchaj, ja to ulegam, ja nie potrafię się kłócić z tymi dorosłymi, po prostu, no trudno, no. No, no tak trudno, tylko... Jak wszystko razem, no to gdzie ci młodzi? No nie, no właśnie oni są tacy uwikłani, zniewoleni. Może części nawet odpowiada taka nadopiekuńczość, że tatuś, mamusia wszystko za mnie zrobią. Mhm. I to dokładnie znaczy, podobno ten problem teraz narasta i już chyba wszyscy słyszeli o przypadkach, że, gdzie ludzie przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną do pracy z rodzicami, tak? Tak, no ja jako... Z mamusiami, tak? Ale też, no właśnie, czy to jest problem toksycznych matek, czy na przykład tego, że w ogóle jakby w społeczeństwie coraz mniej mamy takich kompetencji społecznych, bo zabiera nam technologia takie umiejętności. No tak, ale te umiejętności powinna nauczyć po pierwsze rodzina. I ten fundament rodziny i katechez dla dorosłych, wierzących, dla niewierzących, czy obojętnych, jakieś psychologiczne lektury, portale internetowe i tak dalej, które powinny powiedzieć właściwie, po co się wychowuje dziecko. Pytanie takie, no po co? Czy ono ma mi służyć całe życie, czy ja mam przygotować dziecko do dorosłego życia samodzielnego i do wyfrunięcia z gniazda. I wtedy nie mam problemu z tym, jeżeli przyjmuję wariant, wychowuję dziecko ku samodzielności, to od razu wiem, że nie ja jestem Bogiem, bo ja nie wiem, co temu dziecku w życiu ma się ułożyć. Chwalebnie będzie, jak nauczę to dziecko
jego relacji do Pana Boga, zapytaj się, bo może Pan Bóg ma jakiś plan wobec ciebie, jakieś powołanie. Warto to z Panem Bogiem jednak skonsultować, omówić, posłuchać. To jest pierwsze, po pierwsze. Po drugie, naprawdę nie wiemy, co jest dobre dla naszego dziecka, bo nie panujemy nad przyszłością. My nie wiemy, co będzie za godzinę, za dzień, za tydzień. No to jak mogę coś planować? No jak mam na siłę wmówić dziecku, że ma być tym kimś, kim on nie chce być? A takie sytuacje też oczywiście opisuję. One się też kończą czasem mniej, czasem bardziej tragicznie, zmarnowanymi latami. Pamiętam, że jeden z mężczyzn, który mi opowiadał swoją historię, mówił o tym, że pochodził z rodziny katolickiej, wierzącej, no jak to w Polsce, ale mama tłumaczyła jemu i siostrze, i bratu, że najgorszy grzech, jaki może być, ale taki najgorszy, najgorszy, to jest nieposłuszeństwo wobec matki. I to im tak utrwaliła, tak im ubiła do głowy, że oni nawet w wieku 20 lat nie potrafili jeszcze postąpić zgodnie z własnymi pragnieniami. I on chciał iść na jakiś tam kierunek humanistyczny studiów, a matka powiedziała: w życiu, masz iść na taki, tu są pieniądze, chodziło o jakiś kierunek ścisły. No on poszedł, ale nie wiem, czy zaliczył semestr, czy rok, ale w końcu zostawił to, no bo to nie było jego życie, on nie był w tym szczęśliwy. No to nie była jego bajka, to była bajka jego mamy. To mama spełniała swoje ambicje. Te mamy właśnie z tymi ambicjami, to nie wiem, kompleksy mają jakieś, nie, bo, no, bo nie żyją swoim życiem. No, to jest najprostsze wytłumaczenie i tyle. Kiedyś było tak właśnie, że no, kobiety nie miały takich możliwości, powiedzmy jak dzisiaj na przykład, tak? Ludzie mają, w sensie, że studia jakieś, To właśnie trzeba uczyć ludzi samodzielności. Poza tym no, też jakby tak no, starzy widzę, że lubią zapominać o tym, że popełniają też błędy i że popełnili. No bo człowiek się uczy na swoich błędach, to już się uczy na pewno, na cudzych dobrze by było, żeby też się uczył, że wtedy jest to mniej bolesne. No ale no, tak bywa w życiu, że jednak człowiek musi, no coś chce spróbować, no, szuka swojego miejsca, a nie na zasadzie takiej, słuchaj, no kim ja mam być, żebyś ty był jako ojciec, czy ty jako matka zadowolona ze mnie. To znaczy, ja muszę żebrać o twoją miłość, no bo będę księdzem, lekarzem, prawnikiem, menadżerem, informatykiem. Jak tym nie będę, to mnie już nie będziesz kochał? No to tak na to wychodzi i to jest przerażające. To, co powiedziałaś o tym przychodzeniu mam na rozmowy kwalifikacyjne, to tak 20 lat temu, kiedy byłem prorektorem prywatnej uczelni, zdarzało mi się, że przychodzili rodzice tak jak na wywiadówkę. Jak się uczy mój syn, moja córka? Ja mówię, przepraszam, to są dorośli ludzie. Ja nie mogę Państwu udzielać takich informacji. Proszę pytać syna, córki. Są indeksy, jeszcze wtedy były. No, kiedy pisałem tę książkę czy były antymatki i byłem w jednym z miast na północy Polski, to po prezentacji tej książki jedna z pań wstała i mówi, że jest zbulwersowana. Nie wiem, czy to tutaj napisałem, szczerze mówiąc nie pamiętam już. Chyba coś było, tak. Że jest zbulwersowana tym, że teraz mężczyźni przychodzą na komisję wojskową, gdzie ona jest pielęgniarką, z matkami. I ja tak sobie pomyślałem, no ja nie byłem żadnym herosem podwórkowym, takim Robin Hoodem. No ale na podwórku, no my byliśmy z bloku wojskowego na Żoliborzu, no po prostu by człowieka wyśmiali do końca życia, by człowiek chyba musiał na czworakach tyłem chodzić z kapturem, jakby powiedział, że z matką, w ogóle chodzenie z matką gdzieś, to już był taki, takie maminko, to absolutnie taki mamin synek, to nie, to ja sam pójdę to, a to na szczepienia, to, a tamto, no do wojska, chłop 19 lat na komendę uzupełnię i z matkami, no w życiu nikogo nie było, no każdy chciał być dorosły, taki męski i się pokazać, że proszę, jaki ze mnie tutaj bohater, idę i tyle. No i zobaczymy, co z tego będzie. No ale w tej chwili, skoro to tak jest, no to znaczy, że no, nie wieściejemy jako społeczeństwo. To nie jest dobry objaw.
No to właśnie, pytanie teraz. Już zadajesz takie pytanie w książce. Gdzie ci mężczyźni? No tak, to już śpiewała Danuta Arin i tak sobie wtedy pamiętam, że ta tata się śmiał z tej piosenki, bo tata był oficerem po wojnie, był żołnierzem Armii Krajowej, był człowiekiem takim zdecydowanym, to znaczy mama miała pełnię jakby władzy w domu, natomiast ta władza była do pewnej granicy. Mhm. I ta granica była absolutnie nieprzekraczalna. I nie chodziło o żadną przemoc wobec mamy albo wobec mnie. Mój tata był bardzo delikatnym człowiekiem, ale potrafił swoje wyegzekwować i w ogóle nie było dyskusji. Mhm. Tak jak moja mama opowiadała, dla niej znowu wzorem był jej ojciec, który był przedwojennym zawodowym podoficerem jeszcze z Armii Carskiej. No to dzieci po prostu chodziły na palcach, no bo to był autorytet i tyle. To w ogóle nie było rozmowy. W tym sensie takim, że no jakiegoś podważania takiego autorytetu i było wiadomo, że trzeba tego ojca naśladować. Ja po to to mówię, tu nie chodzi o jakąś surowość. Ale chodzi o to, żeby być, że po prostu człowiek musi być dzielny. I to niezależnie, czy mężczyzna, czy kobieta, bo potem moja mama była też w partyzantce i mój ojciec, i jego bracia, i przeżyli Sybir, mama przeżyła Mokotów, czyli więzienie ubeckie po wojnie. Także to trudne życie, ale to było takie wychowanie, że człowiek jest przygotowany do zmagania, do pewnej walki, do odwagi, do męstwa. Znalazłem wypowiedzi znanego aktora krakowskiego, Jana Nowickiego, którego też zresztą poznałem kiedyś w życiu, taką bardzo ładną wypowiedź, jak on się przyglądał współczesnym mężczyznom i mówi, że no teraz właśnie ma takie wrażenie, że ta męskość przeżywa kryzys, dlatego że jest ogarnięta przez tchórzostwo. Mhm. Że no jesteśmy tchórzami, bo tak się boimy powiedzieć w pracy, bo nas wyrzucą, boimy się powiedzieć swoje zdanie, bo wejdziemy w jakiś konflikt, no ale nie mówię, że życie to się składa z pasma konfliktów, no ale ze zmagania. No trzeba też bronić swojego zdania, szczególnie w relacjach właśnie tych emocjonalnych przy dzieciach, bo to po prostu odbija na całe życie potem. Czy to nie jest tak, że właśnie była, jest akcja i reakcja, znaczy, że była II wojna światowa, która no tak trochę zniszczyła psychikę ludzi i właśnie to, że już może starajmy się, żeby dzieci nie musiały walczyć w takich warunkach i tak dalej. I nastąpiło, że tak powiem, właśnie takie wychowanie do pokoju, nie kłóćmy się, nie konfliktujmy, tak? No bo to może doprowadzić do znowu takiej reakcji, jaką była katastrofa tej całej wojny światowej. Może to jest jakiś efekt tego wszystkiego. Może tak, natomiast też jest bardzo ważna taka prawda psychologiczna, już nie uwzględniona w tej książce, bo to jedna z najnowszych informacji, to mój syn, który kończył studia psychologiczne, mi podesłał taką wiadomość, że zbadano narody światowe, jeśli chodzi o traumę powojenną. I wyszło, że Polacy są najbardziej straumatyzowanym narodem. Że w nas II wojna światowa, ponieważ ogarnęła cały naród i każdego jakoś dotknęła w rodzinie, odbija się nie tylko na tym pokoleniu moich rodziców, którzy byli bezpośrednio uczestnikami tej wojny, ale także na mnie i na wnukach. I to jest prawda. Ta wojna jest stale obecna. To nie ma tak, że my przed nią uciekamy. To wystarczy obejrzeć nasze zdjęcia rodzinne, odznaczenia wojenne, posłuchać historii. No to zawsze jest taki... No idę z mamą, pamiętam, na cmentarz w Radomiu i mama mówi, o zobacz, to mój kolega, Niemcy go zastrzeli. O, a to mi przywiózł pistolet. No po prostu... Ludzie tym żyli, no to była tak ogromna trauma, tak wielki dramat narodowy, osobisty, rodzinny, że on się przełożył na te następne relacje. I pewnie w jakimś stopniu, właśnie jest pytanie tylko w jakim, również na tą nadopiekuńczość, pragnienie ochrony, ale to jest taki mit i pewne złudzenie. I myśmy dzieciom też zawsze mówili, mam nadzieję, że to jeszcze pamiętają, a jak nie, to jak nie pamiętają, to też dobrze, nie? To właśnie dobrze, że my nie jesteśmy aniołami stróżami. Człowiek wierzący ma trochę lepiej może od tego niewierzącego, bo wierzy w anioła stróża, no bo ja nie jestem aniołem stróżem, nie będę ze swoim dzieckiem przez 24 godziny na dobę. No teraz ja go nie ochronię.
No nie, właśnie, no właśnie. Więc... Cały czas na komórkach podobno dzieci obserwowane są. I to, są? To nie, to nie. To moje pokolenie jeszcze, Bogu dzięki, tego nie doświadczyło. Ja wiem, że to się zmienia i nie chcę tutaj krytykować. No czasy są takie, jakie są, no, ale powiedziałbym, że no, taka nieustanna kontrola, no to co, dziecko ma chodzić jeszcze w czapce z kamerą, żeby widzieć, no ale to i tak nie uchroni przed niebezpieczeństwem. No nie uchroni. To, że będę wiedział minuta po minucie, gdzie jest i co robi, to nie znaczy, że go ochronię. Bo nie daj Boże się może coś takiego stać, gdzie po prostu ja nie będę mógł zareagować. No i to jest taki mit, no właśnie. Tak, bo się nam wydaje, że jakby że chcemy panować nad światem, bo wydaje nam się, że jak mamy technologię tego, śmego, nie, już jesteśmy tacy zaawansowani, to jakby możemy wszystko kontrolować, a tego się nie da kontrolować. No zdecydowanie. I myślę, że wpadamy w taką pułapkę właśnie. Myślę, że osobom wierzącym jest trochę łatwiej, w sensie takim, że... No tak, bo mają oparcie. Znaczy, że my, mało tego, no. My jeszcze wierzymy w coś takiego, że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią, tak, prawda? Tak, to jest niewątpliwie ta nadzieja, to zwyciężyła, że tak powiem, w świecie rzymskim, dawała ludziom nadzieję właśnie na lepsze życie, no bo to jest to orędzie, to jest istota chrześcijaństwa, orędzie o Panu Jezusie zmartwychwstałym i o życiu wiecznym. I to jest po prostu, no, wszystko rozwiązuje. Tak naprawdę. Każdą sytuację kryzysową, najgorszą, jaka może człowieka spotkać, to jest jednak lekarstwo, ratunek, nadzieja, wiara. Ci, którzy tego nie mają, nieraz są obojętni, ale znam też takich, przy których nie wolno mówić o temacie choroby śmierci. Po prostu wypieranie takie totalne, tego nie ma. No, ja wiem, że tego nie ma, tylko że no, jak tego doświadczę, to zdaje się, że to będzie jednak. To nie tak, że to odejdzie gdzieś i ja jestem nieśmiertelny, bo ja czasem bywam złośliwy i właśnie wtedy zaczynam się tak bardziej dopytywać, jak to jest z tą twoją nieśmiertelnością. Wróćmy do tych mężczyzn. Gdzie oni są? Jakby, czy to nie jest tak, że właśnie te matki, gdzieś ojcowie są nieobecni, matki wychowują... Synów. Tak, no i wychowują kolejne pokolenie takich biernych. No nie mężczyzn. No właśnie. To jest w ogóle problem, powiedziałbym, bardzo, bardzo złożony, dlatego że tak, z jednej strony należałoby się przyjrzeć właśnie formacji młodych mężczyzn. Kto ich formuje? I jeden z wniosków, chyba tam to napisałem, jakieś jedno, może dwa zdania, jest takie, że właściwie, no jaki ten mężczyzna ma być, skoro jest stale wychowywany przez matki? No bo tak, najpierw mamusia jest, tak, potem on idzie do szkoły i proszę zobaczyć, zawód nauczyciela został po wojnie celowo w PRL-u sfeminizowany totalnie. Jak się pojawił nauczyciel w szkole... W WF-u co najwyżej. A nie, to my mieliśmy jeszcze szczęście, bo był zastępca dyrektora, to był mężczyzna i akurat nasz wychowawca również był mężczyzną. I z samej tej racji, że to był mężczyzna, to miał autorytet. No bo w tym gronie pań, sympatycznych, miłych, jak młode, to i ładne, no po prostu, no ale no właśnie pokazuje. To znaczy ten chłopak, dziecko najpierw, potem chłopak jest wychowywany przez kobiety. No to do 18 roku życia. No potem powiedzmy, że są studia i tutaj już jest, te proporcje są inne. No, ale powiedziałbym tak psychologicznie, według dawnych lektur, skoro jesteśmy kształtowani w okresie dzieciństwa, no to największy wpływ na nas wywierają kobiety, czyli te nasze mamy, potem te przedszkolanki, wychowawczynie w szkole, nauczycielki. No i ten kontakt z mężczyzną jest dosyć ograniczony, no bo ojciec co ma robić? Ma zarabiać pieniądze. No to on jest nieobecny, no to przychodzi zmęczony, czyli jego obecność w domu, powiedziałbym, jest taka akcydentalna, jeśli chodzi o tą więź. Oczywiście nie mówię, że to jest w 100% i zawsze, ale, no ale taki, jest problem, taki model jest. Tak, tak. No właśnie, kto ma być wzorem mojego postępowania? Dla mojego ojca takim wzorem był jego ojciec. Dla mojej mamy też był jej ojciec.
ale już w tym młodszym pokoleniu właśnie się pojawiają te królowe matki i mamy do czynienia tak naprawdę, ale to na całym świecie, szczególnie w Europie Zachodniej, też we Włoszech, o to jest bardzo widoczne, że mamy do czynienia z kobiecymi mężczyznami i z męskimi kobietami. I teraz, no, kto powinien podjąć się wychowania? No, po pierwsze, myślę, że ważnym elementem jest katecheza w szkole. No dobrze, tylko że ona jest prowadzona też przez panie katechetki. No więc one mają mówić o męskości? No chyba nie. Tak mi się wydaje, że może lepiej by było, żeby to jednak byli katecheci czy księża. Kościół. No, ale teraz w kościele mamy też problem, bo tak, kleryków jest coraz mniej. Coraz więcej kleryków pochodzi z rodzin rozbitych albo są synami samotnych matek, więc oni też nie znają ze swojego doświadczenia, z praktyki swojego życia wzoru ojca. A oni mają być ojcami duchowymi. No to jak oni to mogą zrobić, jak nie wiedzą, jak się ojciec zachowuje? Proszę zobaczyć, ja tam pewnie gdzieś napisałem o tym, że w starożytnej Sparcie dzieci były wychowywane przez matki bodaj do 7 roku życia, a potem mężczyźni przejmowali wychowanie dzieci. Oczywiście jest to bardzo prymitywny schemat, który się teraz nie jest możliwy do powtórzenia, ale psychologicznie to ma sens. To mężczyzna ma nauczyć chłopaka albo i dziewczynę zmagania z życiem, bo nie wiem, czy państwo to obserwujecie, bo akurat tak się w naszym życiu rodzinnym ułożyło, że ja byłem na urlopie wychowawczym, żona miała lepszą pracę, więcej zarabiała, wobec tego ja zostałem z 2 małych dzieci w domu. To tak nowocześnie, by coś teraz powiedział. A, no to... O nie, to ja powiem tak jak Pawlak w samych swoich, wszystko mi można zarzucić, ale nie to, że ja nowoczesny, no ale no dobra. W każdym razie dzięki temu poznałem wszystkie mamy na podwórku, wszystkie dzieci, do dzisiaj się uśmiechamy, wymieniamy jakieś tam uwagi, pytamy się, co u nas słychać i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważyłem właśnie, jak to jest, inna reakcja jest kobiety, inna mężczyzny. Powiedzmy, że no, biegamy za piłką, dziecko się przewraca, no oczywiście płacze, no bo coś go boli, bo się skaleczyło i natychmiast matka się podrywa z ławki. O Boże, Boże, co się stało? Kto ma tu wodę utlenioną, plaster, matko? Dobra. Facet reaguje inaczej. Dziecko się przewróciło, żyje, żyje, no to gramy dalej. No i bez przesady, to znaczy tu nie chodzi o brak troski, brak współczucia, no... To są pewne naturalne reakcje. Tylko jeżeli takie bodźce, powiedziałbym, nadopiekuńczości będą od początku pokazywane dziecku i ono będzie w takiej atmosferze wyrastać, no to jak ono może potem podjąć zmaganie? Autentycznie byłem świadkiem takiej sytuacji, którą chyba też tutaj w tej książce opisuję, kiedy dorosła studentka, dorosła pani, już chyba na studiach doktoranckich, zadzwoniła do mojego przyjaciela. No te telefony są takie nowoczesne, więc to w całym pomieszczeniu było słychać. I tato, tato, nie przyjechał tramwaj, co robić? Poczekać na następny. No i ja tak popatrzyłem, mówię, słuchaj, a co to było? Bo znaczy nie bardzo zrozumiałem. Myśmy uczyli dzieci już jeździć tramwajami, autobusami, jak miały... powiedzmy 10 lat. To już same się poruszały po mieście. A tutaj dorosła panna, taka 20 plus i ona taki tekst, a mój, bo my wychowaliśmy je, czyli córki, bezstresowo. Aha, no to gratuluję. Czym się denerwujesz, to nie musisz tego robić. Tak, i to tak. No i znaczy... No nie wiem, może ktoś żyje w takim świecie fantazji, że trudno mu nawiązać kontakt z rzeczywistością, ale no nie można też, powiedziałbym, ja nie jestem zwolennikiem wychowania bezstresowego, dlatego że dzieci też muszą wiedzieć, że jest choroba, jest cierpienie, jest śmierć. Też chodziliśmy na pogrzeby, no bo nie ma takiej opcji, żeby to zakłamać, tę rzeczywistość, że przemijamy. To jest bardzo ciekawe, że właśnie dużo rzeczy,
które są nam potrzebne jako dorosłemu człowiekowi, no musimy się nauczyć w dzieciństwie. I to w takim wczesnym dosyć dzieciństwie. O obowiązkach, tak, właśnie o radzeniu sobie z małym stresem, z cierpieniem, no z tym odkładaniem nagrody na przykład, tak, na później. I to się uczymy w dzieciństwie i potrzebujemy do tego i mamy i tatę, tak, prawda? Bo mają różne podejścia. No i teraz, kiedy mamy tą plagę rozwodów, rozstań i tak dalej, dzieci no, nie są wychowywane w takich warunkach odpowiednich dla nich. No i pytanie, czy myślisz, że to będzie się jednak nasilać? No nie chciałbym być takim prorokiem wieszczącym kasandryczne jakieś wizje, ale trochę może z tego, z tej współczesności to tak wynikać. Przede wszystkim też z tego powodu, że ta elektronika, media coraz bardziej wypierają wszelkie autorytety. To już nauczyciel, nawet akademicki, nie jest autorytetem, ksiądz już nie jest autorytetem. Rodzice bardzo wcześnie chyba tracą też autorytet. Czyli jest pytanie, kto jest tak naprawdę wychowawcą moich dzieci? I co próbuje ukształtować? Jakie postawy? To nie jest niemożliwe do odwrócenia. To mnie nie chodzi o to, żeby wrócić do liczydła i do radia lampowego i telefonu przewodowego, ale chodzi o nauczenie człowieka takich podstawowych zasad, które są fundamentem funkcjonowania rodziny. I przede wszystkim właśnie relacji wobec osoby realnej, a nie wirtualnej. My się musimy spotkać, żeby porozmawiać, a nie wirtualnie sobie napiszemy maile. No bo, no i co teraz? No zaczynamy sobie szukać żony, męża też internetowo, no i te efekty są różne. Ktoś mówi, że się oszukał, że tam jakieś zdjęcie profilowe nie odpowiadało rzeczywistości. No pewnie, no tak. Dawniej się ludzie poznawali w rzeczywistości realnej, a nie wirtualnej. Myślę, że jednak rzeczywiście i polska szkoła wymaga zupełnie innego już podejścia do ucznia, nie tylko edukacyjnego, ale wychowawczego, bo mówienie, że szkoła tylko edukuje, to jest fikcja. Szkoła i edukuje, i wychowuje, i taka była tradycja polskiej szkoły, która uczyła i wychowywała. Więc musi być taki program, tylko czy ktoś to zrobi, czy ktoś zaakceptuje. Właśnie ludzie mają tak różne pomysły na to, jak ma wyglądać wychowanie, że nie wiem, czy my się dogadamy. To jest trudne. Na pewno tutaj szansę miał Kościół ogromną, ale tę szansę zaczyna tracić według mnie. Właśnie też przez to nowe pokolenia i jakby też przez zaprzepaszczenie tej drogi pedagogicznej, dlatego że taka idea podstawowa, wychowawcza Kościoła i taka tradycja od 2000 lat to była taka, że człowieka się wychowuje do tego, żeby on sam siebie wychowywał, czyli ma być samodzielny w swoich ocenach, po prostu ma realizować samowychowanie, ma dojrzeć do tego, że będzie dorosły. Natomiast no, jeżeli się spotyka, o czym piszę już w innej książce, niedojrzałych księży, no to jak oni będą uczyć dojrzałości w konfesjonale, na kazaniach? No to będą się ślizgać gdzieś tam po powierzchni, natomiast tego realnego problemu nie rozwiążą, nie będą mogli pomóc. To jest smutne, tak naprawdę to jest bardzo smutne, dlatego że Kościół ma no, takie bogactwo wiedzy o człowieku, doświadczenia pedagogicznego, jak wychowywać człowieka do świętości, tyle różnych dróg wychowawczych, znalezienie i w ogóle rozpoznanie człowieka, to jest jakby fenomen Kościoła, że niekorzystanie z tego skarbca uważam za bardzo, bardzo wielkie zaniedbanie. To jednak też trzeba powiedzieć młodym, nawet na tak zwanych kursach przedmałżeńskich, których program, z tego co widziałem, to pochodzi z lat 70., więc no ma 50 lat, tylko że świat się zmienił, mentalność ludzka się zmieniła
I te tematy powinny być bardziej dostosowane właśnie do wymogów współczesności, pomijając oczywiście fundamentalne tematy religijne i niezmienne. To może by warto młodym powiedzieć właśnie o zasadach wychowania, zaprosić rodziców, którzy mają doświadczenie, którzy mają wiele dzieci, bo ich opowieść o wychowaniu, tak jak moich przyjaciół z Żoliborza, którzy mieli 11 dzieci, jedno im niestety umarło, no to jest inny przykład niż to, co my tak słyszymy, czy mamy przykład w mediach. To tu jest realne doświadczenie takiego prawdziwego, twardego życia, więc może by komuś coś to jednak pomogło. Więc to nie ma tak, że nie mamy środków, mamy, tylko mam wrażenie, że nie mamy pomysłu ani chęci czasem, żeby to wykorzystać. Może warto zaproponować formę liturgii słowa w kościołach dotyczących właśnie problemu małżeństwa, miłości, narzeczeństwa, wychowania, właśnie z udziałem pedagogów, psychologów. Dlaczego nie? No gdzie się mamy tego dowiedzieć? No może w internecie też. No ale tego rodzaju inicjatywy, wszelkie, które mają człowiekowi pomóc, są bardzo, bardzo cenne. Tym bardziej, że wykształconych osób nie brakuje. Z doświadczeniem religijnym mam wrażenie, że też nie. Wobec tego no, korzystajmy, no bo żeby nie było tak, że my coś zaniedbaliśmy, że kogoś mogliśmy uszczęśliwić, a nagle zostawiamy go na tej pustyni tego jego życia. I nie powiemy na przykład rodzicom, to co ja starałem się czasem narzeczonym mówić albo studentom, że to jest rzecz naturalna, że są inni wychowawcy naszych dzieci, że nie tylko są rodzice, że jest jeszcze ktoś obok. Czasem to będzie rówieśnik, czasem to będzie nauczyciel, może ksiądz, może katecheta, może ktoś inny. No i no mamy jakąś taką ukształtowaną liczbę mentorów, którzy na nas oddziaływali, których się wspomina, że o, on mnie nauczył czegoś o życiu. Rodzice mi tego nie powiedzieli, ale miałem do kogoś zaufanie, ten ktoś był dla mnie autorytetem. Mogłem się też nie zgadzać. To nie jest tak, że ja mam się komuś podporządkować, tylko może warto posłuchać czyjegoś zdania, czyjegoś doświadczenia. Może warto poczytać książki dotyczące pedagogiki na przykład Janusza Korczaka. Dlaczego on był takim fenomenalnym pedagogiem, bardziej znanym na Zachodzie niż u nas? No, ja to zawsze też doradzam, bo rzeczywiście ta jego książeczka Jak kochać dziecko, no to naprawdę jest no, takim powiedziałbym perłą polskiej literatury pedagogicznej. No, matko, ile ja się tutaj nagadałem o takich poważnych rzeczach. No. Bardzo dobrze. No ja się bardzo cieszę, no to tylko nie chciałbym Państwa zanudzać nie. takimi opowieściami, gawędziarzami, ale to sama zaczęłaś, że gawędziarz i tak marudzi, ale no... Nie, marudzi. Dobrze, to ja przerywam, zadaję pytanie. Proszę uprzejmie. Te toksyczne matki, czy ty z nimi też rozmawiałeś? A. I one sobie zdają sprawę? Są takie, które zdają z tego sprawę, że... Niektóre tak jawnie nawet to deklarowały. To... No i co z tak? Bo tam pada w tej książce dosyć nawet na początku chyba jedno zdanie człowieka, który miał taką matkę i mówi, że on nawet nie wierzy w to, że jego matka może się nawrócić. Tak, to dokładnie. Znałem i tą panią i tego pana, który to świadectwo dawał. Rozumiem, że tak jest. To znaczy, to jest, no powiedziałbym, nie do końca po chrześcijańsku i on zresztą takie zastrzeżenie zrobił, ale trudno sobie wyobrazić wybicie z kolein, w których ktoś tkwi 80 lat. Jest to możliwe. Łaska boska może zmienić wszystko. Ale no też bazuje na naturze. Jeżeli ktoś jest zamknięty, no bo wie lepiej, czyli de facto, bo to jest, ja piszę o tych przyczynach duchowych, 7 grzechów głównych, jak się przekłada na tą toksynę w rodzinie i tą toksyczną miłość matek teściowych, czy ojców i teściów, wszystko jedno. No to wygląda na to właśnie, że to jest ten pierwszy, najważniejszy, fundamentalny grzech, czyli pycha. Ja jestem Bogiem, ja wiem lepiej i nikt mi tu nic nie powie. Żaden ksiądz, biskup, papież, a co on wie? Ma dzieci, nie ma. No to co? A ja mam, ja jestem matką i koniec. I to po prostu w życiu nie ma takiej opcji, nie ma że mnie... Nie ma żadnych argumentów, które przekonamy. Ależ skąd?
Absolutnie. Wobec tego rzeczywiście, jeżeli ktoś taki się zmienia, no to powiedziałbym, ja to bym nawet w kategoriach cudu, tak, dokładnie traktował, bo no też takie przypadki mi się zdarzało widzieć. Rzadko, bardzo, 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 że ktoś jakoś się potrafił zmienić w rodzinie, ale te schematy są w nas tak mocne. Poza tym to jeszcze jest taki efekt właśnie wojenny, że tamto pokolenie wojenne, także moich rodziców, było oceniane przez psychologów jako tak zwane niepsychologiczne. Oni w ogóle nie chcieli rozmawiać z psychologami. W ogóle, absolutnie. Co taki psycholog wie? Co on mi pomoże? Ja swoje wiem. Czyli jestem zamknięty, no po prostu tak, ojciec worał i ja tak dalej będę worał i koniec. I tutaj w ogóle nie ma mowy, żebym ja się zmienił. No to jest tragedia wtedy. To znaczy nie ma dojścia, no bo ja mogę też siebie uważać za takiego bonzę, który się nagle zna na toksycznych matkach, ale staram się jeszcze chociaż w 1% mieć uszy otwarte i tak jak ktoś mówi coś innego, to kurczę, a może on ma rację. Może rzeczywiście tak jest. No, człowiek jest też tajemnicą i to niezgłębioną. To tylko Pan Bóg nas zna najlepiej. My sami siebie nie znamy. Więc rozpoznanie takiej tajemnicy, którą jest człowiek, jest też szalenie trudne. Nie jest niemożliwe. Psycholog może pomóc od strony psychologicznej. Ksiądz, jak jest ogarnięty, pomoże od strony duchowej. Także my mamy takie możliwości, ale czy chcemy z nich korzystać? No właśnie te osoby toksyczne z reguły odrzucają wszelkie autorytety, no bo same są dla siebie autorytetem największym. O czym będzie papież mówił? No co on będzie mówił o rodzinie, jak ja to, ja mam dzieci, ja je urodziłam, ja to wiem lepiej. No dokładnie, ja takie zdanie słyszałem, także... No tak, no. Ja jestem sobie w stanie to wyobrazić. Tak, no tak. Czy w takim razie jest możliwość uwolnienia się z takiej relacji i co tutaj by trzeba zrobić, żeby, nie wiem, nauczyć się asertywności? Da się tego nauczyć, czy to już jest przegrana sprawa? Mam wrażenie, że tu trzeba by było zapytać już naprawdę psychologa, to znaczy na pewno... Są młodzi, którzy szukają ratunku u psychologów i tych poradni psychologicznych teraz powstaje coraz więcej. To jest też znak czasu. I proszę zobaczyć, na oferty pracy są poszukiwani psychologowie. Młodzi widzą, że coś zgrzyta, że coś nie gra, zaczyna nie grać też w moim małżeństwie, w mojej rodzinie, nie wiem co, no to może pójdę do psychologa. I psycholog od razu mówi, zresztą ja opisuję tam jakiś taki przypadek przedziwny, gdzie mama pod pozorem takiej wielkiej dobroci, że zajmie się wnuczką czy wnuczkiem i swoim synem, nagle zaczęła eliminować synową. I o to chodziło. Nie chodziło o to, żeby tak tą miłość dla wnuczka i dla syna, tylko chodziło o tą miłość matki, że ja ich potrzebuję, a ten, no wiadomo, synowa to jest obcy człowiek, to no tak. Zmarginalizujemy. Nie wiedzieć, czego jeszcze ten syn się tej synowej trzymał. No więc tak, czyli swojej żony. Więc na pewno taka forma ratunku jest. Myślę, że jednak dużym błędem też jakby duszpasterskim było to, że zrezygnowano tak w sposób powszechny z tak zwanych nauk stanowych w czasie rekolekcji. Jeszcze za czasów mojego dzieciństwa pamiętam, że jak były rekolekcje w parafii, to były osobne nauki dla kobiet i osobne dla mężczyzn. I mam wrażenie, że ci rekolekcjoniści byli przygotowani i mówili, bo tak słyszałem z rozmów rodziców, właśnie o takich egzystencjalnych problemach. Ale wiesz co, nie, wydaje mi się, że dużo jest w kościele takiej oferty dla rekolekcji, dla kobiet, dla mężczyzn. To możliwe, ja nie mówię, że ja wszystko znam. Ja mówię o takich popularnych rekolekcjach parafialnych. Tak, jak parafialne, to tak, to tak, nie ma to podziału. Właśnie, mi o to chodzi, bo takie te specjalistyczne, jak najbardziej. Jak najbardziej i też zachęcam zawsze, można się z tym zgadzać, nie zgadzać. No ale może warto posłuchać jednak takiej formacji, która nagle otworzy mi oczy i powie, ty zobacz, bo wiesz, ty się tak zachowujesz, ale no to, a może no to poprawić, można to zmienić i to nawet niewielkim kosztem. Także jak najbardziej, jeżeli ktoś szuka ratunku, to mam wrażenie, że ma możliwość, żeby ten ratunek znaleźć. To nie jest tak, że jesteśmy na pustyni i
Chociaż na pustyni też może nam coś pomóc, ale no właśnie, także ja do tego zachęcam. W ogóle zawsze to mówiłem i na swoich wykładach, i na prezentacjach tych książek o małżeństwie, i na konferencjach dla narzeczonych, że trzeba walczyć o swoje szczęście. I to po prostu albo ktoś będzie aktywny i właśnie podejmie tą walkę, albo będzie bierny, podda się losowi, czasem tym toksycznym relacjom, no i da się zniszczyć i sam będzie niszczył. No, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Trzeba się umieć przeciwstawić rodzicom. To trzeba, to po prostu nie ma takiej opcji, że ja zawsze to będę posłusznym synkiem, córeczką i ta, co mamusia powie, tatuś, to ja to zrobię. Nie, bo może to naruszać moją wolność, moje rozpoznanie moich talentów, pragnień i tak dalej. Po prezentacji antymatek w jednym z zachodnich miast wojewódzkich podeszła do mnie taka pani i mówi, że może mi opowiedzieć swoją historię. Mówi, może się panu przyda. No to przydała się, jest opisana w tych toksycznych teraz matkach. Pani, która ma męża, nie mają dzieci i mówi, no ma typowego, mówi to tak jak pan mówił, że mój mąż jest taki zniewolony przez matkę, bo mówimy, nie możemy po iluś tam 20 latach małżeństwa nawet wyjechać na urlop. Bo nawet jak wyjedziemy, wieczorem jest telefon, że mamusia się źle czuje i syn ma wracać i się opiekować mamusią. No ja mówię, no i ile to pani ciągnęła już? On mówi, że wreszcie była u spowiedzi i jakiś, mówi, zakonnik jej poradził, żeby jednak złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności małżeństwa. No bo syn nie mogący żyć bez matki, bo to, że matka, to powiedziałbym schemat normalny, ale że syn, to i takie orzeczenia w sądach kościelnych już się pojawiają, że niemożliwość... I to wychodzi też po latach, nie? Dopiero czasami po śmierci matki, że tak może wyjść, nie? To znaczy ja zawsze też zachęcam do takiego poznania, jakie relacje w rodzinie narzeczonego czy narzeczonej panują. Kto tam jest Bogiem, tak mówiąc prostacko? Kto tutaj funkcjonuje i jak ta rodzina, bo to się nie zmieni. Wszyscy ci poranieni zawsze mówią, ja myślałam, że po ślubie się zmieni. Nie, nie zmieni się. Będzie się pogłębiało. To jest raz. Drugi element właśnie postawienie też rodziców, narzeczonego czy narzeczonej, w sytuacji wyboru. No bo właśnie młodzi kiedyś mnie o to pytali, no ale jak to sprawdzić? Ja mówię, bardzo prosto, jak ci rodzice coś powiedzą, że mają jakiś plan, no to proszę powiedzieć, że ja z narzeczonym, narzeczoną wychodzimy wtedy do teatru, do kina. I zobaczyć reakcję rodziców. Bo jak oni powiedzą, nie, tutaj my zarządzamy, mamy, my żeśmy postanowili, idziemy do teatru, to wy do kina nie pójdziecie, tylko musicie z nami iść do teatru. No to od razu widać, no i co ten narzeczony czy ta narzeczona wybierze? Czy się posłucha rodziców, czy będzie po stronie narzeczonego? Tak, dokładnie. Więc to takie bardzo proste, powiedziałbym prostackie nawet zachowania, ale one natychmiast pokazują te relacje i zawsze zachęcam do tego, żeby to poznać jednak przed ślubem. No bo potem raczej się już tylko sytuacja komplikuje, o ile nie pogarsza, o ile nie prowadzi do tragedii, czyli do rozwodu. Więc to jest możliwe, no tylko trzeba tak troszkę myśleć, walczyć o to swoje szczęście. Iść na dobry kurs przedmałżeński albo posłuchać. My o, polecamy. Tak, aha, bo to tak, dobrze, czas na reklamę, proszę Magda bardzo. Ale Wiesław Grabowscy prowadzą od ponad chyba 30 lat, prowadzą kursy przedmałżeńskie. Ja jestem absolwentem tego kursu i tam jest... I jedno. Żyjesz. Żyję. I mąż też. Mąż też żyje. A, no to super, no to... Ale jest mowa o właśnie jeden ze spotkań, jest mowa o tym właśnie, jakie relacje mamy ze swoimi rodzicami, jakie chcemy mieć ze swoimi rodzicami po ślubie i to są rzeczy, które warto rozmawiać właśnie w takim okresie narzeczeńskim, tak? Że już wtedy ustalamy na przykład, jak często będziemy się spotykać z mamusią jedną, z mamusią drugą, prawda? No tak, żeby nie było tak, że... A potem mamy w notatniczku napisane i możemy powiedzieć, drogi mężu, powiedziałeś, że z mamusią raz w miesiącu, to raz w miesiącu. Tak. No właśnie... Ale tak, oczywiście, no takie poznanie oczywiście. Też przyszłych teściów i tak dalej, no jest, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak, w co wchodzimy, nie? W innej książce, tej pierwszej, czyli wydanej przez Palotynów,
to już chyba z 15 lat temu. To się nazywało Wyjątkowy poradnik szczęścia małżeńskiego i opisywałem tam przypadki właśnie takiego rozpoznania bogudzięki przedślubnego, gdzie jawnie narzeczona mówi do narzeczonego, że najważniejszą osobą w ich małżeństwie będzie jej tatuś. Jest pytanie, jeden ze znajomych się rozstał z taką dziewczyną, a drugi nie. Ale się rozstał po 29 latach małżeństwa. Nie wytrzymał stałej konfrontacji z tym, że najważniejszą postacią w ich małżeństwie był ojciec, czyli teść. No ale ona to jawnie mówiła. Trzeba też właśnie, dlatego jest potrzebna ta męska odwaga, że no powiedzmy ze smoka nie pokonam. A jak są dwa smoki, tym bardziej nie pokonam, to one mnie zjedzą. Wobec tego nie wchodzę już w ten układ, bo nie ma sensu. Po prostu to się naprawdę nie zmieni. Ja wiem, że miłość i zakochanie to potrafi być takie oślepiające i zaślepiające, ale to tego się nie przeskoczy. No jeżeli ktoś tak deklaruje, no to właściwie to jest ślubnie ważne de facto, no bo sobie ludzie ślubują, że dla siebie są najważniejsi, a nie dla tatusia i mamusi. No więc... warto młodych uprzedzać, także popieram te kursy, o których wspominałaś. Ty popierasz moją książkę. Popieramy książkę, popieram się. Tak. Zachęcamy może do lektury. Zachęcamy do lektury. Przede wszystkim też polecam wszystkim kobietom i też młodym mamom, myślę, że bardzo się przyda ta książka właśnie, żeby zastanowić się, jakie postawy chcę przekazać swoim dzieciom. I powiedziałbym, że ojcom właśnie, żeby nauczyły męskości. Może tak się dobrze złożyło, że tę książkę wydała oficyna Rytm, która publikuje wiele książek historycznych o naszych bohaterach narodowych, czyli męskich też postaciach, więc stąd takie zainteresowanie i dobrze, że to ten model nadal tkwi, no tyle, że z jego realizacją troszkę jest gorzej, ale... zachęcamy w takim razie Państwa do zmagania o swoje szczęście, bo o to zawsze warto i to jest najważniejsza wartość tak naprawdę dla Polaków. Od wielu, wielu lat szczęście małżeńskie jest zawsze na pierwszym miejscu w hierarchii szczęścia Polaków. Wobec tego, jeżeli ta książka Państwu w czymkolwiek pomoże, no to będę jako autor niezwykle usatysfakcjonowany. Sądząc po tym, jak się rozeszły antymatki, no to mam wrażenie, że temat jest... powiedziałbym kryminalny, egzystencjalny, a przesłanie pozytywne. Tak, oczywiście polecamy. Myślę, że gdzieś w internecie na pewno znajdziecie tą książkę. A ja jeszcze na koniec polecam oczywiście naszą księgarnię kontragentiles.pl. Tam znajdziecie między innymi naszą najnowszą książkę, właśnie przeznaczoną dla rodziców. Tak zostaliśmy stworzeni. Trenta Horna i Leili Miller. To jest poradnik o tym, jak rozmawiać z dziećmi na temat moralności, jak ich przekonywać do takiego nauczania Kościoła na temat seksualności człowieka. Zapraszamy i dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.